Cześć, dzisiaj spadło 3 mm. Ostatni mój zabieg był robiony w czwartek. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek poprawiać. Ale będziemy robić co innego, czyli dzisiaj będziemy szczepić ziemię humusami. Popadało, jest troszeczkę mokro, więc należałoby rozlać. Wózkiem zdejmiemy Humi Gold Brown. Humusy rozlewam już od... Znaczy w Młodą Galę, w Brookfielda będę rozlewał 20 litrów na hektar. Już pokazywałem, ale jeszcze raz pokażę dla przypomnienia. Teraz podejdziemy do Fergusona, trochę opowiem o ciągniku. Kwasy humusowe, fullowe i węgiel brunatny. 20 litrów na hektar, ale tylko rozlewam w młodą galę, w te starsze. Od 4 lat w górę już nie rozlewam, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Na początek, żeby zapewnić drzewom dobry start, także to rozlewam. To jest podobno tyle samo co 20 ton obornika na hektar, te 20 litrów. No ja widzę tu w tej młodej gali, że ona ładnie startuje, więc jej troszeczkę trzeba pomóc. I samym tym dzisiaj pojedziemy. Dobra. To już fertek przygotowany. W sobotę wałowałem sad. Takim dużym wałem. Nie, wyłączę wózek. Pokazywałem już wam ten wał, on ma ponad 3 tony i powiem wam, że na dwójeczce spokojnie sobie radził. Także nie ma żadnych wycieków, silnik suchy. Coś tam może za worami jest, bo nierówno troszeczkę pracuje, ale zaraz go tutaj troszeczkę podszykujemy. Zwężać go nie będę, zostanie taki szeroki, ładnie się jeździ, wchodzi zwrotny. No taki szeroki jest, ale jest stabilny. No zobaczymy, pójdzie w cięższy sprzęt, tak jak rozdrabniacz, no i wtedy go się sprawdzi. Na razie to tak się uczę. No i będę o nim opowiadał przy każdej zdarzającej się okazji. Że ciągnik nie jest jakiś schetłany, ma 5900 godzin, podobno oryginał. Ma dołożone wspomaganie na Orbitrolu. Samo to wspomaganie, 4 koła jest warte. Także nic tu nie rozkręcane, już przepatrzyłem, ciągnik jest, się okazało, z 87 roku albo 8, a po czym poznałem, czytałem w internecie, od 89 roku wałek miał tylko 2 położenia, a w tym ciągniku są 3. Jest luz, na górę jest obroty zależne od obrotów silnika i dół obroty wałka zależne od szybkości jazdy. Ma 3 położenia, dlatego tabliczka, to tam mógł sobie ktoś dobić. No i licencja chyba w 89 kończyła się, już nie było Maseja, tylko był Ursus. Także na pewno nie jest 90, ale mało to jest ważne, bo ciągniczek naprawdę ładnie cyka. Dobra, podjeżdżamy, a będziemy lać humus, pokażę jeszcze.
ładnie barwi. To był posiany saleczak. Teraz ten Humi Gold Brown. Także te drzewka mają tutaj jak w puchu. Tylko to, co zrobiłem w tamtym roku i przestrzegam wszystkich, co ma Humi Gold Brown do siebie, że przytrzymuje wodę w ziemi. I co? I puściłem nawodnienie. Po dwie godziny dziennie. I przyszły deszcze. I dołek, tu gdzie było więcej wody, gdzie jest bardziej taka ścisła ziemia, zaczęło mi dusić drzewka. Ja mówię, kurczę, co się dzieje? I potem dzwonię do doradców, a on mówi, no tak, jeżeli dałeś te humusy do gleby, one spowodowały to, że to zadziałało jak gąbka. I ziemia po prostu napiła się tak, że zaczęły się dusić korzenie. No ale już drzewka ładnie teraz poszły. No i co? Dzisiaj rozlejemy humusy i może zaczepię do niego jeszcze belkę i chwastoksem. Chwastoksem chcę to spalić, ponieważ no co? Jak tu wjadę z uprawą mechaniczną, to będą jedne wielkie kotyry, ja sobie z tym już nie poradzę. Ale fartek ładnie się prezentuje, ładnie chodzi. 800 kilo paletę, troszeczkę tam większe obroty i nawet nie piernął, podniósł do góry, także on tak dziwnie chodzi, tak jakby może któryś, trzeba zabory mu zobaczyć, a ta kabina to jest przedpotopowa, ja to wypierdzielę, ale na razie chcę nim pojeździć, wypróbować go w kosiarkę, ale póki co super, także udał się w końcu zakup. Dobra, uciekam. Na razie.